Hej, witajcie na Waszym czytaniu na czerwiec z kart Tarota. Tak jak w poprzednich miesiącach, robimy sobie rozkład na sferę miłosną, sferę zawodową, do tego kartę wyroczni. Tym razem mamy kartę wyroczni mocy bogiń tutaj. I nowego Tarota mamy, jeszcze pachnie nowością. Zobaczymy, jakie będzie nam tutaj dawały przekazy dla Was na czerwiec. Przypominam też, że możecie sobie obejrzeć roczne czytanie, które wciąż jest aktualne, bo mamy dopiero pół roku. One zawiera 12 kart na 12 miesięcy, czyli taką górną energetykę każdego miesiąca. Tą energetykę będziemy też tutaj jeszcze wplatać do tego czytania. Zobaczymy, jak nam się to będzie tutaj pokazywać. No i wpadajcie do mnie w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama, zamkniętą grupę na Facebooku pod tą samą nazwą Duchownia. Linki znajdziecie w opisie tego nagrania, czy też w opisie kanału. Tak samo czytanie roczne też znajdziecie w opisie kanału, czy też na końcu postaram się Wam to wkleić, będziecie mogli sobie przekierować się. No i też zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, abyście mogli być na bieżąco z innymi czytaniami. Pomogli mi też w rozwoju tego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli tu dołączycie. No i jeśli czytanie rezonuje, jeśli przyjmujecie przekaz, jeśli jest tu coś, co do Was pasuje, do Waszej sytuacji, zostawcie łapki w górę, skomentujcie, podzielcie się. Z chęcią poczytam Wasze komentarze. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeśli coś nie rezonuje, ale też możecie sobie po prostu jako dodatkowy przekaz zerknąć sobie na swój ascendent czy swój znak księżycowy jako dopełnienie. Także też zapraszam do obejrzenia innych znaków, które macie właśnie w kosmogramie, jak ascendent czy znak księżycowy. I jeśli chodzi o rozkład miłosny, pamiętajcie, że część z Was może odnaleźć się w obu grupach, czyli na przykład możecie być w związku rozpadającym się na przykład, więc jednocześnie znajdziecie się na przykład w rozkładzie dla singli i dla tych, którzy są w jakiejś relacji, czy na przykład jesteście singlami, z kimś się spotykacie, ale jeszcze nie uważacie tego za poważną relację, więc odnajdziecie się jako single, albo na przykład macie już kogoś, ale dalej się uważacie za singli, czy uważacie to już za relację. Różne są sytuacje, także możecie odnaleźć się i tu, i tu. Pamiętajcie o tym. No to przechodzimy sobie do Waszego czytania. To zobaczmy sobie, co tam u Was wagi. Zaczniemy od sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. Co u Was wagi w czerwcu w sferze miłosnej? Siódemka monet. Co jeszcze u Was w czerwcu w relacjach? I ósemka monet. Dobrze, jaka jest rada na to? Jaka jest rada dla Was? Karta siły. Teraz zobaczymy sobie, co u Was w sferze miłosnej, jeśli jesteście singlami, nie macie żadnej osoby. To możecie ją mieć. Zobaczymy, co dalej. Jeszcze jedna karta dla Was na czerwiec dla singli. I jaka jest rada? Siódemka była. Teraz sfera zawodowa. Co tam u Was wagi w sferze zawodowej, w pracy, w zależności czym tam się zajmujecie w czerwcu? Wygląda dobrze. Zobaczymy, co jeszcze. Jeszcze jedna karta na czerwiec, na pracę dla wagi. I jaka jest rada
I tak jak mówiłam, weźmiemy sobie kartę wyroczni jeszcze. Przemiana. Karta wyroczni, która się tutaj u Was pojawiła, ona mówi może mówić o tym, że jakaś przemiana może do Was przyjść w czerwcu, przemiana wewnętrzna czy przemiana Waszego życia. Po prostu Wy możecie osobiście przejść jakąś przemianę, może być szansa na przejście jakiejś przemiany, zmiany czegoś, czy po prostu w Waszym życiu pojawi się jakaś przemiana. Albo też tutaj przekaz tej karty może być taki, że zwracajcie uwagę też na ludzi, którzy się pojawiają. Mogą pojawić się osoby, które często po prostu tak jest, że osoby, które wkraczają do naszego życia, niosą nam jakąś po prostu przemianę i są jakimś katalizatorem zmiany. Także wszelkie przemiany, jeśli czekaliście, czy nie wiem, chcielibyście, no to tutaj jest takie przypomnienie, żeby właśnie wziąć się za tą przemianę, jeśli na przykład wy chcieliście coś zmienić, nie wiem, w sobie, czy oczekujecie jakiejś przemiany w kimś, czy w waszej relacji, czy w sferze zawodowej, no to tutaj jest ogólnie przekaz, szansa na jakąś przemianę. I tutaj przechodząc do waszej sfery zawodowej, w ogóle macie bardzo podobną energię, jeśli chodzi o sferę miłosną dla singli i sferę miłosną dla tych, którzy są w jakiejś relacji, bo macie podobną radę, żeby wykazać się jakąś cierpliwością, jakąś determinacją, czyli zacznijmy sobie od waszej sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. Tu jest bardzo taka ziemska energia, bo macie tutaj monety i one mówią, w sumie z jednej strony pojawia się siódemka monet, mówiąca o oczekiwaniu na coś, więc jakby może oczekiwanie na jakąś przemianę, może będziecie oczekiwać na jakąś przemianę w waszym życiu, w waszej relacji, ale z drugiej strony kolejna karta, która się tu pojawia, jest ósemka monet, mówiąca o nieoczekiwaniu, wręcz o pilnej, sumiennej pracy, czyli być może z jednej strony może będzie tak, że będziecie wkładać jakąś pracę, będziecie wkładać jakieś wysiłki w czerwcu, właśnie, nie wiem, waszą relację. Tu nie musi chodzić, to jest po prostu główna energetyka czerwca, więc tu nie musi być mowa, oczywiście dla części z was może mówić tutaj, karty mogą mówić o tym, że wy między sobą będziecie jakąś pracę wykonywać, na przykład jakąś przemianę w waszej relacji, ale może być też, że skupiacie się na jakichś innych kwestiach rozwojowych w waszej relacji i po prostu będzie tutaj wymagana jakaś pilna, sumienna praca, tym bardziej, że macie tutaj monety, więc może to bardzo też wkradać się tutaj wasza sfera zawodowa, na przykład, że może po prostu w waszej relacji w czerwcu bardziej będziecie skupiać się na pracy, na jakiejś sumiennej pracy, na wkładaniu swojej energii w jakieś działania, no i tutaj też pojawia się oczekiwanie, więc może być tak, że po prostu będziecie, może to, ta energia się rozkładać tak, że na przykład do połowy czerwca będziecie sumiennie, pilnie pracować, a potem będziecie oczekiwać na jakieś rezultaty tego, albo po prostu, jeśli będzie sytuacja, że oczekujecie na coś, a nic nie przychodzi, to tutaj by karta mówiła, że zamiast oczekiwać, to po prostu trzeba się wziąć, zakasać rękawy i przyłożyć się do jakiejś pracy, włożyć w coś swój wysiłek, żeby nastąpiła na przykład jakaś przemiana właśnie tutaj, jeśli chodzi o tą kartę. Też z tego, co patrzyłam w waszym czytaniu rocznym na czerwiec, mieliście kartę siódemki kielichów, czyli troszkę takiego niezdecydowania, jakiegoś wyboru, podejmowania wyborów, mnóstwo opcji, więc może tutaj właśnie zamiast rozważać różne opcje, to po prostu będzie trzeba się przyłożyć do czegoś i sumiennie popracować i zobaczyć, jakie efekty Wam to przyniesie. No i tutaj Wasza karta rada, pojawiła się karta siły, czyli właśnie jeszcze tym bardziej z tą kartą, która się tu pojawiła, ta ósemka monet, ona by wskazywała tutaj bardzo, by wykazać się w czerwcu jakąś cierpliwością, jakąś wytrwałością w czymś, więc być może w jakimś projekcie, cokolwiek to dla Was znaczy, cokolwiek sobie tam zamierzacie, co byście chcieli właśnie na przykład przemienić, zmienić, wprowadzić jakąś zmianę,
No to tutaj karta by Wam radziła, żeby cierpliwie do tego podejść, żeby podejść do tego właśnie z taką wytrwałością, z siłą, żeby, że tak powiem, nie wymiękać, tylko po prostu właśnie działać. Więc to mogą być różne przekazy dla różnej grupy wag. Część z Was może po prostu będzie tutaj pracować na rzecz związku na przykład, a część może będzie bardziej się skupiać na jakichś innych projektach. No i będzie trzeba tutaj zachować jakąś cierpliwość. Może być też tak, że może to być energia waszej osoby, że wasza osoba będzie jakoś bardziej się skupiać na jakimś projekcie i to wy macie się wykazać na przykład cierpliwością wobec tej osoby, że ona musi coś ukończyć, że ona musi coś do czegoś się przyłożyć. Jeśli chodzi o singli, tutaj wspomniałam na początku, że może się coś pojawić, bo macie dziesiątkę kielichów, czyli bardzo duże spełnienie, szczęście emocjonalne, takie bezpieczeństwo emocjonalne. Także jak najbardziej może się tu u Was ktoś pojawić i może się pojawić szczególnie, jeśli jesteście kobietami spod znaku wagi, no to może się tu jakiś ognisty pan pojawić spod znaku strzelca, lwa czy barana. Bo macie tutaj właśnie, ale niekoniecznie tak musi być oczywiście. Tutaj też może być tak, że może po prostu właśnie z tą energią ognia. Ogień mówi Wam o takiej determinacji, wytrwałości, żeby po prostu być może właśnie tutaj też, jak wspomniałam o tej karcie radzie, że też tutaj jest mowa o wytrwałości, więc być może po prostu macie z jakąś taką zaciętością, determinacją, właśnie być też takim, macie być tacy zdecydowani, znaczy będziecie może, bo to jest właśnie wasza energia ogólna dla singli, albo po prostu będziecie bardzo, nie wiem, odbierani atrakcyjnie jako single w czerwcu. No i tutaj właśnie ta karta król buław, on też może mówić niekoniecznie o tym, że osoba właśnie taka się pojawi, ale taka energia się może u Was pojawić, czyli właśnie taka bardzo dynamiczna, działająca, taka właśnie pewność siebie bijąca od Was, więc albo taka osoba może się pojawić, albo Wy po prostu tacy będziecie zdeterminowani właśnie, by odczuwać jakieś szczęście, by poznać tą osobę jakąś, bo pojawia się tu właśnie spełnienie emocjonalne i też bardzo właśnie duża aktywność, więc no może się tutaj ktoś pojawić, może być dużo, dużo po prostu takiej dynamiki w tej sferze miłosnej. Też tak jak tu wspomniałam, może pojawić się osoba właśnie, która będzie katalizatorem jakiejś zmiany, więc jest tu szansa na pojawienie się kogoś dla Was. No i tutaj karta rada. Jeśli by się ktoś pojawił, właśnie tutaj jest wymagana też cierpliwość, tak jak wspomniałam, ale też możliwe, że jakaś walka o coś, czyli być może o tą osobę, stąd też właśnie ta dynamika, ta aktywność, albo po prostu ułożenie sobie jakiegoś dobrego planu działania, tak by Wam karta radziła, że być może dobrze sobie jakieś zaplanować kroki kolejne w kierunku, nie wiem, jakiejś konkretnej osoby, czy w kierunku po prostu w Waszej sferze miłosnej. Może po prostu będzie trzeba kogoś powalczyć albo wykazać się jakąś cierpliwością. I jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, tutaj macie naprawdę bardzo dobre karty, bardzo dużą siłę przebicia, że tak powiem. Macie też królową buław, tak jak tu macie króla buław. Bardzo podobna energia, ale też mówiąca o tym, że możecie być bardzo czuć się pewni siebie w tej sferze zawodowej, gdzieś w pracy, czymkolwiek się tam zajmujecie. Ale właśnie może być po prostu też no jakieś spełnienie, bo tutaj macie właśnie czwórkę buław, mówiąca o jakimś sukcesie, o spełnieniu, tak, czyli i macie królową buław, czyli może być tutaj jakiś po prostu sukces, czyli coś może się Wam spełnić w Waszej sferze zawodowej, możecie, nie wiem, zostać docenieni, zostać, że tak powiem, zauważeni, bo właśnie tutaj z tej karty czwórki buław, więc tu może być jakieś ukończenie na przykład czegoś, może się wydarzyć w Waszej sferze zawodowej, czy też no po prostu bardzo taka optymistyczna energia, więc
pokazuje się tu, że raczej w waszej sferze zawodowej nie będzie się nic złego działo. Pamiętajcie oczywiście, że to jest główna energetyka, także najważniejsze jakby zdarzenia z tego miesiąca. No i macie też kartę Radę, tutaj macie kartę Świata, czyli również zachować bardzo taki duży optymizm, optymistyczne nastawienie, czy też takie skupienie się na tym, by odnaleźć swoje miejsce właśnie w tej sferze zawodowej, odnaleźć takie spełnienie z miejsca, w którym się jest. Jeśli nie jesteście w miejscu, którym byście chcieli być, no to tutaj właśnie z tą Królową Buław może by trzeba było, trzeba by było jakby ruszyć z taką determinacją właśnie w kierunku tego, by przemienić coś właśnie, by zmienić, jeśli nie czujecie się w odpowiednim miejscu, jeśli nie będziecie czuć się w odpowiednim miejscu właśnie w czerwcu. No ale tutaj, tak jak wspomniałam, tu jest jakieś powody, że tak powiem, do świętowania, więc mogą być jakieś pozytywne zdarzenia u was w sferze zawodowej. To by było na tyle wagi. Dziękuję wam za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych przekazach. Pa!